20. edycja konkursu tańców polskich o muszle Bałtyku. To robi wrażenie dla nas, robi wrażenie, a co pani czuje, co pani czuła, organizując pierwszą edycję? Czy miała pani taką myśl, że ten konkurs przetrwa tyle lat i będzie ściągał ciągle tancerzy z całej Polski, którzy będą chcieli tańczyć oberka, polkę, krakowiaka? No rzeczywiście pierwszy konkurs to pewne obawy. Jak on się w ogóle przyjmie przede wszystkim wśród malborskiej publiczności? Bo to, że ten ruch już od dawna jest no tak wyjątkowy, że bardzo dużo ludzi w tym bierze udział, to wiedziałam. Natomiast no jak do tego podejdzie malborska publiczność, bo nie ukrywam, to jest wyjątkowo istotny element tego wydarzenia. Bo bez tej publiczności no nie byłoby takich przeżyć, jakie odczuwają nasi tancerze, szczególnie mówię o gali. I chcę również dodać, że obserwując inne turnieje, uważam, że nasza publiczność to jest jedna z większych publiczności w tych wszystkich turniejach, które są w ciągu całego roku, a jest ich ponad 12. 20. edycja po raz kolejny przerosła nasze oczekiwania. Padł kolejny rekord. Przyjechało 127 par, czyli ponad 250 tancerzy. Gościmy od wczoraj w Malborku. Malbork stał się swego rodzaju stolicą tańców polskich w ten weekend. Oczywiście przyjechali najlepsi z najlepszych. I ci najlepsi z najlepszych podczas gali z pewnością oczarują malborską publiczność. Mam też nadzieję, że hala będzie pękała w tym roku w szwach. Bardzo na to liczę, ale powiem skrycie, że jestem pewna, że tak będzie. Przygotowaliśmy, no właśnie bardzo biorąc pod uwagę tą malborską publiczność, taką skondensowaną część popołudniową, bo będzie ona trwała 2 godziny z kawałkiem, ale jakby w tym czasie pokażemy najlepsze momenty tego turnieju. Będzie swego rodzaju nowość, bo od wczoraj pary przygotowują specjalnie na to wydarzenie walca. A to wszystko będzie okraszone reprezentacyjną orkiestrą sił powietrznych, która jest no wybitna i szalenie się cieszymy, że zaszczyciła nas swoją obecnością. Także ja myślę, że naprawdę będzie wyjątkowo, no bo tak powinno być, jeśli chodzi o jubileusz. No właśnie, jak to wszystko pobić? Na szczęście z roku na rok pojawiają się kolejne pomysły, nowe odsłony tego wydarzenia. Staramy się dołączać jakieś nowe, kolejne elementy, tak żeby i widz był pod wrażeniem, ale żeby też nasi uczestnicy mieli takie poczucie, że to jest coś nowego, coś wyjątkowego, no i żeby do nas tak licznie wracali. Ja przede wszystkim powiem o grupie w Malborku, bo my mamy prawie 120 tancerzy w tym momencie. Cały czas odbieramy telefony z chęcią zapisania się do zespołu. Jakby nasza sala też ma swoją przepustowość i powiem szczerze, że oczywiście to bardzo cieszy, ale też zaczynamy mieć takie wrażenie, że jakby nie jesteśmy w stanie tego przerobić. Od zeszłego roku współpracuje ze mną nowy instruktor, Zosia Moździerz. No i to też spowodowało, że tych par do nas przybyło i dzieci przybywa. Natomiast jeśli chodzi o całą Polskę, ruch się rozwija z roku na rok. I my to obserwujemy. Widzimy, że jest coraz więcej chętnych, jeśli chodzi o tą formę, bo ta forma jest
No, wyjątkowa chociażby ze względu na charakter, w którym poruszają się tancerze. Myślę, że stroje również robią wrażenie, szczególnie jeśli chodzi o dziewczęta i kobiety. Także to też widzę, że te sukienki mają olbrzymie znaczenie. No a przede wszystkim... może warto też dodać, że to nie jest tylko turniej, że to nie jest tylko konkurs, który odbywa się na tym parkiecie. Poza parkietem to też są przyjaźnie, to też są relacje, integracja zespołów. Naprawdę to jest bardzo zintegrowane środowisko, które lubi się spotykać, lubi jakby komunikować się nawet na co dzień ze sobą, no bo to jest ich świat, to są ich pasje wspólne i też powód do rozmowy. ...licznego otwarcia, w którym zabrzmi walc Karuzela w choreografii pana Jarosława Wojciechowskiego przy akompaniamencie reprezentacyjnej Orkiestry Sił Powietrznych pod batutą pana pułkownika Pawła Joksa. Thank you.
o Muszle Bałtyku. Rozpoczęliśmy w iście balowym klimacie. Był to wspaniały walc przygotowany do choreografii Jarosława Wojciechowskiego, a o oprawę muzyczną inauguracji naszej dzisiejszej gali finałowej zadbała Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod batutą Pawła Joksa. Panie i panowie, spotkaliśmy się dzisiaj w tej szczególnej atmosferze, aby wspólnie przeżyć ten wspaniały jubileusz dwudziestolecia. Przez 20 lat przez ten parkiet przewinęły się setki tancerzy, a malborska widownia mogła obserwować ich artystyczną drogę i rozwój. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do cykliczności naszego konkursu i cieszymy się, że możemy razem z wami obchodzić nasze 20 urodziny. Oczywiście gospodarzem tego wspaniałego święta tańca jest 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Zatem pierwszą muszlę, złotą muszlę jubileuszową pragniemy wręczyć na ręce dowódcy, pułkownika, pilota, magistra, inżyniera Mariusza Gaczkowskiego. Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie wyjątkowo otworzył walc ze względu na równie wyjątkowy jubileusz, który w tym roku wspólnie z Państwem mamy możliwość celebrować, ale aby tradycji stało się zadość, tak jak ma to miejsce na konkursach tańców polskich i tak jak miało to miejsce na poprzednich 19 edycjach, nasze dzisiejsze spotkanie taneczne na parkiecie otworzy również Polonez. Zapraszamy serdecznie na inauguracyjnego Poloneza, a o oprawę muzyczną prosimy Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych. Thank you.
Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na już 20. edycji ogólnopolskich konkursu ogólnopolskich tańców. Przepraszam, ogólnopolskiego konkursu tańców polskich. Przepraszam, to te emocje, bo tyle osób w jednym miejscu. Zaczynaliśmy 20 lat temu z 80 parami, teraz mamy 120, więc widać ten progres. Bardzo się cieszymy, że ten konkurs się rozwija, jest widoczny i tutaj w naszym regionie i w Polsce. To bardzo, bardzo dobrze świadczy. Ja patrząc tutaj na twarze, to dużo twarzy widzę tych, które już znałem, które widzieliśmy kilka lat temu i od kilku lat się tutaj spotykamy, ale też widzimy nowe twarze i to jest naprawdę budujące. To jeszcze pozwolę sobie podziękować tutaj ambasadorom i tu naszej Anecie, która przez 20 lat dogląda. Ja wiem, że zaczęłaś jeszcze w podstawówce, więc dlatego ten czas tak szybko ucieka, ale dziękuję Ci serdecznie, że jesteś tutaj ze swoją ekipą i będę mówiła świetnie. Chciałbym tutaj chwalić nas, ale to chyba nie o to chodzi, to już Państwo ocenicie, czy warto tutaj do nas przyjeżdżać, czy warto tutaj się z nami bawić i spędzać ten wolny czas. Więc jeszcze raz Państwu dziękuję, bardzo dziękuję sponsorom, bo też zaczynaliśmy od kilku sponsorów, teraz tych sponsorów mamy naprawdę dużo i mamy nadzieję, że nie opuścicie nas i będziecie nas wspierać jeszcze kilkadziesiąt lat, póki to będziemy tworzyć i cały czas ten konkurs będzie tutaj u nas trwał. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję, bez Was byłoby ciężko, jesteśmy dużą bazą, mamy duży budżet, ale niestety nasz budżet nie uciągnąłby takiej imprezy bez Was, więc jeszcze raz bardzo dziękuję serdecznie. Jesteście częścią tego wydarzenia, więc jeszcze raz wielkie podziękowania. Thank you.
Thank you.
Dziękujemy, proszę, z numerem.
Córa Krakowie.
wspaniały, gorący doping słychać z sektora publiczności, jak również z sektora, w którym zgromadzone są parę uczestników naszego tegorocznego finału. Pięknie, piękna. Thank you.
od 5 do 0 i już za chwilę tort pojawi się na naszej sali. 5, 4, 3, 2, 1. Gorące brawa dla organizatorów, dla partnerów, sponsorów, dla naszych fantastycznych ekspertów, członków naszego jury, dla tych wszystkich z Państwa, którzy mają...